Nie zdążyło się zjeść śniadania, co? Niestety. Materiały promujące nasze miasto. Cóż, dyrektor też zaangażowany, pomaga. Także to bardzo miłe. Bo głównie też chodzi o promocję miasta. Tak jest, cieszymy się. Cieszymy się, że możemy gościć poszukiwaczy u nas. Tu od rana pan z Poznania zameldował się o drugi wyjazd z domu. Jestem pełen podziwu. Pasja. Pasja. Damian, nasz kierownik, szef, sędzia główny zawodów. Przygotowuje wszystko. Muza musi być. Jak nam się uda podłączyć? Jeszcze tam mamy jeden. Organizator Leszek Sroka będzie dbał o lila. Węgiel drzewny jest, ale kiełbasy nie ma. Jest, jest, wszystko jest schowane na razie, żeby Mady nie wyniosły. Swager sam skupę, rozkłada swój namiot. Oczywiście do wygrania będą sita. A na stoisku z wykrywaczami można przetestować wykrywacze firmy Golden Mask. Zobaczyć, jakie ceweczki można dokupić do podstawowego modelu. No i jest ten otwór, którym można kopać bardzo głębokie sygnały. Bez słońca. Krzyżek, a ty już masz to kopane? Tak. Pierwszy, będzie pierwszy. Część wczoraj i część dzisiaj. Co? Część wczoraj i dzisiaj, nie? Sitka. Patrzę kurwa. No. Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Batory Braniewo. Słuchajcie, to jest ten, wy już jesteście tam pewnie, tak, myślami. Tak. My jako ludzie kultury bardzo dobrze rozumiemy pasję i bardzo umiemy ją wśród wszystkich obywateli doceniać, więc bardzo się cieszę, że tak licznie się tu Państwo zebraliście. Życzę Wam po prostu, żebyście odnaleźli to, czego szukacie. Dziękuję. A od nas tak, ta plaża nigdy nie będzie taka czysta jak dzisiaj. Powodzenia. I wszyscy ruszyli do zawodów. Czas start. Słyszałem, że w każdym. A, że w każdym jest? Nie pojedziemy nurkować, to wiedział, że jest samolot, czołg jest fajny. A, wiedział, że samolot, a czołg? Kościół. Kościół? Kościół i samolot, to jest dobre na jezior, a czołgi to fajny najczęściej. No, to jest zostawienie. Nawet ta piątka. Jak idzie? Same śmieci. Podpytać, co tam mają ciekawego. Rodzinnie nawet szukają. I jak tam idzie? No parę już jest tu. Coś ciekawego wyszło, czy tylko? Nie wiem, na razie tylko nie patrzę z tyłu. Żetonów chyba z 4 czy 5. No to ładnie. To powodzenia. Chyba 3 mamy. I co tam macie? Kapsli dużo. Kapsli? No nie gadaj, moneta jest. Masz monetę? Kapsli to tu jest troszeczkę. Desperados. Od koloru do wyboru. Poczekam, aż tam słowa znajdę. Będziemy zobaczyć naszych nurków.
przeszkadzam trochę. Jak idzie? Na razie kapsle i jakiś pieniążek stary. Żetonów żadnego? Żetonu żadnego. To trzymamy kciuki. No, mam nadzieję, dziękuję. Jak wyniki? Dwie folijki i dwa żetony. A to ładnie. Jak jest sucha plaża, nie? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zapraszam na trawę. Jeden, drugi, trzeci. Ja widzę trzy żetony. Jeden. Dziesięć. Susz, tu masz skup. Skup, sito wygrałeś. No i faja. Susz. Ale to ktoś... Kamil. Ej, przepraszam, 17. Jeszcze 5 i płyn. To 6. 6 i płyn. Gdzie mogę odebrać? No to będziemy tutaj po posiłku śmiało przestudzić. A po zawodach posiłek serwuje Grzegorz i Eweliniki tata. Więc mamy kiełbaskę i kaszankę. Kaszankę, czyli ja chyba zdegustuję. Gdzie idziemy? Tam. Tam do tyłu? Może kartą tam. Od kategorii chyba zacznie. Od głównej mecz. Znaczy nie, jakby nagrody później, nie? I co, czas na podsumowanie. Około 20 żetonów jeszcze gdzieś tam jest na plaży, także nie wszystkie zostały wyciągnięte, natomiast i tak jest bardzo duża ilość znalezionych tych żetonów, pomimo tego, że to są ciężkie do znalezienia żetony wykonane z blachy cynkowej, także gratuluję Wam wysiłku, który włożyliście. Zaczniemy od kategorii kobiety. W kategorii kobiety uznamy tytuł mistrza. Zacznijmy od... Czwartego miejsca Barbara Piasek. Brawo! Brawo! Tutaj na podium. Prosimy na scenę. Przedstawiciel firmy Swager, ręci pani. Mirek, zrób mi zdjęcie! O, mat! Czasem nie używać parę lat później. Gratuluję. Makaron pani będzie. Będę makaron. Nie, złoto. No, będę szukała. Dla pani od Stowarzyszenia Poszukiwawczego Patory. Tutaj są chłopacy przedstawiciele, też przeznaczyli kubeczek. Także proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Codziennie kawkę będę piła i będę wspominała. Trzecie miejsce Iwona Chojnacka. Brawo! Gratuluję. Dziękuję. Oto taki symboliczny puchary. Dziękuję. Dziękuję. Drugie miejsce zajęła Monika Bergius. Gratuluję. Dziękuję.
Gratuluję. Pamiątkowa statuetka. I pierwsze miejsce Elżbieta Kulikowska. Pani Elżbieta znalazła cztery żetony. Gratuluję, największe. Dziękuję. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Chodź. To się to dla ciebie, ale ty jeszcze chyba z tego co pamiętam wygrałeś, także zgłoś się do mnie, pójdzie w pierwszej trasie. I gratuluję. Dziękuję. Czwarte miejsce. Mirosław Sikorski. 8 żetonów. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję. I gratulacje. Dziękuję. Trzecie miejsce Daniel Dynasiński. 11 żetonów. Gratuluję. O nie, że posłuży. Dziękuję. Tak, puchar. Gratulacje. Jest dobrze. Witam dobrze. Drugie miejsce Rafał Łupkowski, 12 żetonów. Kori! Kori! Gratulacje. Tu nie ma już rol. Proszę. Dziękuję. I gratulacje. Dziękuję. Gratuluję, mam nadzieję, że posłuży. No tak. I pierwsze miejsce Tomasz Welter. 17 żetonów. Temu co podświeciłem 10. Po co przyjechałem? Gratulacje. A po kiełbasę mówił. Gratulacje. Tylko z magnesem. To się żonie pokaże. To nagroda na żywo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Masz klub. Dziękuję. Daniel Dynasiński miał farta i znalazł dwa szczęśliwe żetony. Otrzymuje tym samym dwie czapki płetwa. Jedna na sobotę, druga na niej na niedzielę. Nie dało być daszkiem do przodu, daszkiem do tyłu. Jest dobrze. Tak. Może się z kimś wymienię na coś. Teraz tak, płyny konserwo. Kamil Rekowski, jedną sztukę. Brawo. Gratulacje. Proszę. Radosław Bieniek, jedną sztukę. Gratulacje. Będzie czwarta. Tomasz Michalski, jedną sztukę. Gratulacje. Grzegorz Gross, jedną sztukę. Żona za męża. W wodzie? Tak, jedna. Gratulacje. Robert Wojczulanio. Jedna sztuka. Moje, trudno na blisko. No trochę tak. To za chwilę. Za chwilę podam. Daniel Dynasiński, jedna sztuka. Żeby się zobaczyć, jak on przyjechał na kanty. Janusz Bielecki, dwie sztuki. No i teraz została nagroda główna. Wykrywacz poprzez szczęśliwy żeton
w tych zawodach dostanie Mirosław Sikorski. Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Coś pięknego. I wielkie brawa! Dziękuję bardzo. Formalności zrobimy, nie? Ale to być po. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Sitko jeszcze. Nie, no znaczy wybierze sobie, nie? Ale żebyś... Aha, jest jeszcze. Radosław. Radosław. Radosław to dzisiaj poza miatą, jednym słowem. Rafał. Jutro na Oliwie znajdziecie. I Radosław Bieniek wygrał sito, także może podejść do stoiska i sobie wybrać. I wybrać. Wybierzesz sobie, które chcesz. Teraz już? Teraz wybrać. Czy później? Teraz jak kobieta w dziale z butami. Do wody sobie. Teraz do masażu. Bierz różowe, bierz różowe. Nie widzę. Tylko 10. Bierz czarny, pasuje do wszystkiego. Żarne. No to są ogólnie wszystkie. Tego. Nie wiem. Tu masz fajny taki z magnesem, no dymowym. Od razu wbudowany. I teraz sobie wcisnąć z byle czego. Nie, to nie ma, tylko ten jest większy i trochę cięższy. Nie, to takiego wielkochnego. To bardziej męskie jest. Czarne, to jest z tym drągiem pod wodę, co tam jest. A tamte też mogę patrzeć na nie? Które? W sensie, to jest z drągiem? Właśnie? Wiesz na namiot. Dobra, moment. A no, wiesz. Nie, takie to... Co? Zapraszamy do zdjęcia pamiątkowego. Już te z ma... Dziękujemy. Zawody i po zawodach, a to tyle udało się uzbierać kapselków i różnych śmieci. Ciężkie jak cholera. Także posprzątana plaża.